No i co? Cieszysz się, że na swoim końcu? To, kochana, jakby po tylu latach mieszkania z moją mamą, no to jak mogłabym się nie cieszyć? Ale powiem ci, że trochę się nią martwię. No bo widzę, że słabo znosi naszą wyprowadzkę. A nie boisz się, że... No wiesz, że może potem znowu zacząć pić? Lena, no oczywiście, że się boję. Ale mam nadzieję, że to była jednorazowa akcja. A czemu te zasłony jeszcze są niepowieszone? Cześć, mamusiu! O, tu. No, cześć. Ładnie, Lena, wyglądasz. Cześć, dlaczego jeszcze te zasłony są niepowieszone? No, dziewczyno. Mamo, bo są za długie po prostu. No to trzeba je zmierzyć i zanieść do krawcowej. Popatrz, kupiłam ci pościel w twoim włoskim sklepie. Ale po co mi kolejna pościel, co? No, po co? A goście pod czym będą spali? Aha, no tak, tak, goście, jasne, no. Ja coś czuję, że twoja mama będzie tutaj najczęstszym gościem. Kochana, ja tego nie czuję. Trzeba to pomierzyć, Kaśka, chodź, pomóż mi to pomierzyć, przecież ja nie mam całego dnia. Teraz wracam.